Obecna sytuacja wymaga od nas ciągłego przesiadywania w domu. Niestety, zapewne to potrwa jeszcze kilka miesięcy, zanim wszystko wróci do normy. Freestylerzy nie mogą normalnie trenować, nie możemy wyjść na dwór, zamknięte są siłownie, do boisk no raczej nie ma dostępu. Co robić? Musimy siedzieć w domu w swoich czterech ścianach i... no właśnie, co? Czekać? Obijać się? Odpocząć? Grać w FIFA? Czy może zająć się rzeczami, na które nigdy się nie miało czasu? Dzisiaj właśnie chciałem się podzielić moimi przemyśleniami, które napłynęły do mojej łepetyny podczas treningu w trakcie tego jakże dziwnego i trudnego okresu. Nie tylko dla wszystkich sportowców, ale dla całej ludzkości. Przemyślenia te będą uniwersalne, więc myślę, że przydadzą wam się nie tylko podczas tej pandemii, ale generalnie podczas treningów, podczas waszych spadek motywacji w przyszłości. Mianowicie chcę wam zadać pytanie, jak sobie radzić z treningami w trudnych sytuacjach, kiedy warunki do treningów nie są idealne, nie są te, do których się przyzwyczailiśmy na co dzień podczas naszych treningów freestylu, bo komu się widzi trenować w małym, ciasnym pomieszczeniu, gdzie nie ma w ogóle miejsca. Tak więc, czy słabe warunki do treningów sprawiają, że nie masz ochoty w ogóle trenować, tracisz motywację i kiedy już od kilku dni nie trenowałeś, bo nie masz warunków, machasz ręką i po prostu czekasz? Czy słabe warunki do treningów sprawiają, że według ciebie twój trening jest fatalny, ponieważ nie masz odpowiednich i wygodnych warunków do grania lowera? Pewnie już myślisz, że o wszystko się obijesz, piłka rozwali ci naczynia, telewizor i więcej będzie rozwalania wszystkiego piłką niż samego treningu? Pewnie większość z was tak myśli, och, ten pieprzony koronawirus sprawi, że stracę formę, nie będę mieć takiego poziomu, jakbym chciał, no co ja teraz zrobię, nie mogę trenować. Nie będę mieć teraz takiego poziomu, jaki bym miał trenując w idealnych warunkach, a przecież teraz jest piękna pogoda, wiosna się zbliża, a tutaj muszę się gnieździć w pokoju. A ja wam powiem, że to powinno nam wyjść na dobre. Dlaczego? Może powiem wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Otóż, jak to powiadał Konrad Ciesiłkiewicz, którego pozdrawiam serdecznie, ja na treningach zawsze byłem wygodnicki. Konrad nazywał mnie pan Brzezik Wygodnicki, czyli zawsze potrzebowałem idealnych warunków, idealnych spodenek do grania, broń Boże zakładać długich spodni, bo to będzie mi przeszkadzać w stylu R. Jak trenuję na dworze, muszę mieć tartan, nie może wiać, musi być idealna pogoda, musi być ciepełko. Jeśli tak nie jest, wydaję kasę na salkę do treningów i tam mam idealne warunki do trenowania. Krótko mówiąc, wszystkie moje treningi były w idealnych warunkach, od zawsze lubiłem idealną przyczepność do podłoża, idealną przestrzeń, ciepło, zero wiatru, wszystko musiało być idealnie. No i nienawidziłem grać w pokoju. No i nagle sytuacja na świecie jest jaka jest, jesteśmy zmuszeni siedzieć w pokoju, zamknęli mi wszystkie siłownie, Orlik mi zamknęli, nie mam gdzie trenować, muszę być w pokoju na kilka miesięcy. No i co teraz? Jestem zmuszony grać w pokoju, w którym no nigdy nie miałem dużo miejsca, no jest tutaj bardzo mało przestrzeni i nie wyobrażałem sobie, że będę tutaj trenować. No ale byłem do tego zmuszony, no i ta sytuacja sprawiła, że szukanie nowych rozwiązań sprawi, że odkryjemy swoje umiejętności od innej strony. Mamy nowe wyzwania sportowe, musimy sobie jakoś poradzić, mamy do tego motywację. No i pierwsze co zrobiłem, to wyniosłem wszystkie regały z tego pokoju. Ta kanapa była łóżkiem, którym nigdy nie składałem, teraz to składam. Więc w pokoju mam tylko szafę i biurko i to łóżko. I nagle z 2 na 2 metry zrobiło mi się miejsca, no nie wiem, tak, z 4 na 4 metry, co? Dalej nie jest dużo. No i zacząłem tu trenować. No, początkowo mi się nie podobały te treningi, no ale jestem ambitnym freestylerem, chcę trenować jak najczęściej codziennie i muszę trenować, tak? Nie będę spoczywać na laurach. No i podczas treningów naszły mnie dosyć ciekawe przemyślenia, mianowicie dzięki temu, że mam mało przestrzeni, jestem zmuszony, by piłkę trzymać ciągle przy sobie. Zazwyczaj moje kombo aerowe, jak wiecie, wyglądają w taki sposób, że ja często chodzę, obracam się wokół siebie, zwłaszcza kiedy robię tatwy NT na ilość. No to ja robię niesamowitą rundkę wokół siebie. Tutaj w pokoju jestem zmuszony do tego, by trzymać piłkę przy sobie, bo oczywiste jest to, że jak piłka mi poleci trochę dalej, no to zdropię tę piłkę, ponieważ moja noga lub piłka spotka ścianę i gnici z komba, tak? Czyli dzięki temu jestem zmuszony, by grać bardziej opanowane komba, by moje basiki nie latały na boki, bo każde pójście w bok czy utrata kontroli będzie niezwykle kosztowne i nie ma tego jak uratować. Zatem
Każdy trik w tej kombinacji musi być niezwykle opanowany, no i muszę uważać na przeszkody, czyli te kanapę i ścianę. No i z treningu na trening zauważam, że ja mogę. Po prostu mogę grać opanowane komba, mając piłkę przy sobie, co wymaga czasu, większych treningów, ale jest to wykonalne dla mnie i się bardzo zdziwiłem. Mniej się obracam, mniej chodzę przy kombinacjach, ponieważ jestem do tego zmuszony. No i to mi dało jeszcze inne przemyślenie, ponieważ przypomniało mi się, jak wyglądały strefy rozgrzewkowe na niektórych turniejach. No i wierzcie mi, nie na wszystkich turniejach będą idealne warunki do grania. Najstarszy przykład, jaki znam, Festiwal Żerków, czyli letni turniej freestyle'owy, który odbywał się na dworze przy basenach. I bywały takie sytuacje, że przy eliminacjach padał deszcz, wiał wiatr, więc nie były to idealne warunki do grania. I w tych sytuacjach trzeba było uważać, by się nie poślizgnąć na scenie, by wiatr nam nie przeszkadzał. Dawało nam to dodatkową trudność przy wykonywaniu jakichkolwiek trików. Kolejny przykład. Mistrzostwa Polski w Kępicach, pierwsza edycja, na których brałem udział. Nasza strefa rozgrzewkowa przed eliminacjami była taka, że mieliśmy taką malutką salkę, ale tam było mnóstwo freestylerów, jeden na drugim. Miało się tam bardzo mało miejsca, było dosyć ciemno, kafelki były śliskie i trzeba było sobie jakoś tam poradzić. Musiałeś jakoś wykonać tam swoje kombinacje przed wejściem na scenę. Tak samo było na Lubaszu. Miałeś dwie strefy rozgrzewkowe. Albo ciemna strona sali, gdzie nic nie było widać, ale jakoś dało się grać, czyli no tak trochę na czucie piłki trzeba było się rozgrzewać, albo w ciasnym korytarzu, co widzicie właśnie teraz na przebitkach, tam też można było się rozgrzewać i nie było tak dużo miejsca, jak mamy to na treningach, a to są mistrzostwa, to jest turniej, trzeba sobie jakoś poradzić, musisz grać dobrze na małej przestrzeni. No i inny przykład, Puchar Polski w Poznaniu, gdzie przestrzeń na scenie do grania była mniej więcej takiej wielkości jak w moim pokoju. I musimy lepiej panować nad piłką, nie możemy chodzić po tej scenie. Ciężko jest zagrać enteki bez chodzenia, a jeśli opanujesz enteki stojąc w miejscu, no to znaczy, że każdy trik w tym enteku masz niesamowicie opanowany. No i to jest ogromny plus trenowania na takiej małej przestrzeni w pokoju. Może nie zrobicie wszystkich kombinacji, może przy niektórych kombinacjach będzie przeszkadzać ta ściana, ale dzięki temu nauczymy się, by lepiej panować nad piłką. I to jest rzecz, która dodatkowo za nas wykonuje trening, ponieważ musimy w głowie sobie ułożyć, że ta ściana jest tu jest ściana, tu jest szafka i musimy w tym miejscu wykonywać te kombinacje bez żadnego przeskakiwania na boki. Zobaczcie sobie, jak wyglądają kombinacje Toma Folana. Ten gość stoi niemal w miejscu i nie obraca się w ogóle. Jego enteki są w miejscu i każdy trik jest wykonywany perfekcyjnie. I wiecie, jak się tego nauczył? Zobaczcie, jak wygląda jego miejsce treningowe. To jest chodnik, który ma szerokość 1 metra i przez większość swoich treningów Folan wykonywał kombinacje na tym chodniku. I między innymi dzięki temu ma tak świetne komba aerowe. Zatem trzeba się zastanowić, czy idealne warunki do trenowania są nam potrzebne. Niektórzy freestylerzy mają to większe szczęście, że mają domek jednorodzinny i mają swój ogródek, gdzie mogą trenować. Więc tak, jeśli chodzi o trenowanie w pokoju, to się nie tyczy was, ale tylko w tej sytuacji kwarantanny. Więc jeśli chodzi o trenowanie w słabych warunkach, to też myślę, że możecie skorzystać z tych przemyśleń. Ja niestety mieszkam na dużym osiedlu, gdzie jest mnóstwo ludzi, gdzie wyjście na boisko no, wiąże się z dużym ryzykiem zarażenia się od kogoś, ale też czasami robię wypady do lasu, gdzie mam dużo większą przestrzeń do grania, ale warunki dalej nie są idealne, ponieważ jest nierówno, to tam jest trawa, piach, błoto, ślizgam się na tym błocie, więc to też nie są idealne warunki, a dobrze jest czasami wyjść na świeże powietrze i tam potrenować. Z innej strony jestem zmuszony, by grać rzeczy, które myślałem wcześniej, że nie mam na to czasu, ponieważ 80% moich treningów to jest lower, a na resztę przyjdzie później czas. No i dzięki temu, że jestem zmuszony grać w pokoju, to więcej gram sit downa, więcej gram uppera, no i wreszcie uczę się stać na rękach. No to zawsze odkładałem na później, ponieważ miałem idealne warunki do lowera, to gram lowera. Stać na rękach będę później. Teraz mam na to więcej czasu i to trenuję, więc również dzięki tej sytuacji, że jestem w domu, mogę trenować rzeczy, których nigdy nie grałem. No i wy też poszukajcie jakichś trików, jakichś zagrań,
jakichś innych rzeczy, na które nigdy nie mieliście czasu, na których nie mieliście ochoty, by grać. No i weźcie piłkę i wdrążajcie to. Jeśli chodzi o sit down, nie potrzeba do tego jakiegoś większego miejsca. Jeśli chodzi o apera, to również jakieś pojedyncze triki, również, no, jeśli macie naprawdę bardzo mało miejsca, do wykonywania pojedynczych jakichś trików w zupełności wam wystarczy. Oprócz tego jest mnóstwo czasu na inne rzeczy, no i dzięki temu obecnie zgłębiam swoją wiedzę na temat mentalności w sporcie. Kupiłem sobie audiobooka Dawida Piątkowskiego i podczas treningu w pokoju puszczam sobie w tle i to jest świetne kombo, naprawdę. Oprócz tego zgłębiam wiedzę na temat treningów siłowych i motorycznych i mam na to czas, by wykonywać te treningi. Robię dwa treningi w dziennie, czyli trening freestylu, wieczorem trening siłowy, motoryczny. Wcześniej dużo mniej się tym zajmowałem, to nie do końca było dobre, nie miałem na to czasu, nie miałem jakieś różne wymówki, a tu za późno. Teraz jestem zmotywowany do tego, by codziennie wieczorem pracować nad swoim ciałem, by to wszystko się przełożyło na mój freestyle. I oprócz tego mam mnóstwo czasu na montowanie materiałów, które zalegają mi przez długi czas na dysku, jak widzicie, dodają się dość regularnie, mam mnóstwo tych starych materiałów, nawet niektóre z 2016 roku, więc będę montować, mam na to czas. Mogę spać bardzo długo, więc mogę robić wykańczające treningi, w nocy mam czas na regenerację, mam czas na rozciąganie, nad pracą, nad mobilnością moich bioder i stawów skokowych, często miałem problem z tymi miejscami, teraz mam na to czas, nie tylko trening freestylu. No i dzięki temu wszystkiemu obecnie moja forma fizyczna jest znakomita, no jest chyba lepsza niż kiedykolwiek, a to wszystko w bardzo trudnych warunkach do trenowania. No i kiedy się skończy ta pandemia, wyjdę z tego pokoju, wyjdę na dużą przestrzeń, to nagle okaże się, że jestem lepszy niż kiedykolwiek. Bo to tak porównując, to jest tak jak biec z jakimś ciężarem przez kilometr. Wtedy na początku jest bardzo ciężko. Wypracowujesz sobie jakąś technikę ciężaru, technikę biegu, przyzwyczajasz się do tego ciężaru i jakoś biegniesz. Kiedy po tym kilometrze zdejmiesz z siebie ten ciężar, nagle okazuje się, że możesz biec o wiele szybciej niż przedtem, zanim dali ci ten ciężar. Więc o co chodzi? Kiedy boli, kiedy jest niekomfortowo, to wtedy się wzmacniasz. Więc kiedy będziemy grać w słabych warunkach, w małej przestrzeni przez te 2 miesiące, mam nadzieję, że to będzie max 2 miesiące, to kiedy wyjdziesz na idealne dla siebie warunki, zobaczysz, że jesteś o wiele lepszy niż przed tą pandemią. I myślę, że warto jest robić czasami niekomfortowe treningi w niekomfortowych warunkach, by po prostu się wzmacniać. No, czasami jest deszcz, czasami jest wiatr, czasami nie mam miejsca do treningu, ale to, ile jesteśmy w stanie zrobić mimo tych słabych warunków, pokazuje nam, jak dobrymi jesteśmy sportowcami. Więc myślę, że morał jest z tego taki. To jest idealny czas, by ciężej pracować, a nie rozleniwiać się. Bo pamiętajcie, kiepski trening to nie jest ten, kiedy macie słabe warunki i nic wam nie wychodzi. Kiepski trening to jest taki, który się nie odbył. Bo przecież jak wam nawet nic nie wychodzi na danej sesji treningowej, to przecież i tak z próby na próbę jesteś coraz bliżej swojego celu. To nie chodzi o to, że dzisiaj zrobisz 50 hopów, a jutro zrobisz 20 i tu już jest kiepski trening. Nie, bo dzień później po prostu byłeś słabszy fizycznie albo jakieś inne czynniki na ciebie wpływały. Mimo to zrobiłeś 20 hopów. Bardzo dobrze. Na następnym treningu będzie o wiele lepiej, ponieważ kształciłeś dalej swoją pamięć mięśniową. Więc nie na każdym treningu będziesz podbijać swoje komba życia. Nie na każdym treningu będziesz mieć treningi życia. Czasami będzie tak, że na jednym coś ci wychodzi. Myślisz, że już umiesz wszystko, a na innym nagle nie potrafisz nic. Tak nisko, cholera, no. Ale na takim treningu dalej coś kształtujesz. Więc teraz możecie trenować rzeczy, które nie wymagają od was jakiejś ogromnej przestrzeni i możecie je opanować do perfekcji, tak byś wykonywał je na 1 m². I to jest sztuka, radzić sobie w trudnych sytuacjach, być świetnym mimo przeciwności losu. No i w takich sytuacjach jak ta wychodzi na jaw, kto jest ambitny, a kto nie i kto ma charakter wojownika sportowego. Więc co, nie ma co narzekać, trzeba uciec ze strefy komfortu. Ja już nie mam wymówek, mam czas na treningi z piłką i na treningi siłowe i motoryczne i na montowanie. Dotychczas na to wszystko naraz nie miałem czasu i wiecie co, obecnie czuję się znakomicie fizycznie. Zastanówcie się nad swoim freestylem, pomyślcie, czego obecnie nie gracie, na co nie mieliście czasu, czego wam się nie chciało grać i wprowadzajcie to do swoich treningów w pokoju. Powiedzcie sobie, że nie ma co się poddawać, że żadna pandemia was nie zatrzyma i po prostu trenujcie w pokoju. To był zbiór moich przemyśleń w trakcie tych trudnych chwil. Mam nadzieję, że wy wszyscy jesteście zdrowi, mam nadzieję, że odpowiedzialnie wszyscy siedzicie i trenujecie w domu. Trzymajcie się, Eldo.